Jesteśmy na cmentarzu żydowskim w Ulanowie. Jest to dosyć duży cmentarz z dużą ilością macew zachowanych w dobrym stanie. Podobno jest to największy cmentarz w tym regionie. Nie pamiętam ile dokładnie, jaka jest jego powierzchnia, ale to jest coś około ponad hektara, a być może nawet i więcej. Na pewno jest to cmentarz większy niż cmentarz żydowski w Krzeszowie. Spora część nagrobków jest zachowana w miarę dobrym stanie, ale też są nagrobki, które już niestety zatarły się. Czy to na skutek upływu czasu, czy to na skutek działalności człowieka. Zwanej wandalizmem. Wyszedłem właśnie z części, gdzie występuje najwięcej nagrobków. W tej części już jest ich mniej. O, tutaj widzimy, niektóre są poprzewracane. Powoli zbliżam się do bramy wejściowej. Cmentarz mieści się koło zespołu szkół w Ulanowie. Tutaj za drzewami te budynki, które są widoczne, właśnie należą do szkoły. Tutaj mamy jeszcze kilka poprzewracanych, właściwie zrzuconych w jednym miejscu płyt nagrobnych. No i tutaj jest brama wejściowa, rzadko używana, ale jeszcze działająca. Na słupach bramy są tablice. Jest też tablica w języku polskim. Cmentarz żydowski w Ulanowie. Założony około 1700 roku. Jest on największy w województwie tarnobrzeskim. Na cmentarzu znajduje się 150 macew, w większości z XIX wieku. Uznany za zabytek kultury w 1984 roku. Odremontowany staraniem społeczeństwa miasta i gminy Ulanów. No i dobrze. I kończymy tę wycieczkę.
Tutaj dookoła jest las. Cmentarz jest położony na obrzeżu miasta. I można powiedzieć, że leży w lesie. Tutaj, jak już mówiłem wcześniej, mieści się zespół szkół w Ulanowie. A tą drogą, na której stoję, biegnie żółty szlak pieszy PTTK.